Pozwólcie, czekajcie. Kurde, ja sobie zapauzuję. Pozwólcie, że ja sobie nogę spod dupy wyjmę, bo mnie szlak trafi. Oła, moja noga biegna. Ścierpła mi. Hejo, witajcie ziomeczki, z tej strony po raz kolejny Śliwi, z kolejnym materiałem, z kolejnym odcinkiem z naszego niesamowitego Heksita, Tak ziomeczki, dawno na moim kanale, o jacie, zepsułem, kurde, Śliwi zepsuł, przecież na początku powiedziałem dam, miałem tego nie mówić, przecież tylu widzów mówiło, żebym ja tego nie mówił, a co mi tam, dam. Mam gdzieś te osoby, którym przeszkadza to, że sobie mówię po swojemu, że mówię na przykład, że coś jest szalone, że mówię sobie dam, mam to, powiem szczerze, gdzieś. To są moje takie powiedzonka, jak to komuś przeszkadza, no to niech spadają, nie muszą takie osoby mnie oglądać. Mi na takich osobach nie zależy. Okej, to znaczy tam wiecie, zrobię czasami wyjątek jak trzeba, że nie wiem, komuś, jak już naprawdę przesadzam z tym dam, albo coś tam szalone, czy coś takie moje powiedzonka, to wtedy się ogarniam, ale ja to mówię naprawdę rzadko, tak więc nie wiem o co niektórym osobom chodzi. I dziękuję również tym osobom, którym to nie przeszkadza, które to doceniają, to znaczy doceniają, no wiecie, które po prostu mnie rozumieją. O, dobra, ziomeczki, tak więc witajcie w kolejnym odcinku z naszego niesamowitego Heksita. Jak wiecie, Heksita na swój kanał wrzucam bardzo rzadko. Ostatnimi czasy głównie, a to dlatego, że po prostu na Heksicie już za bardzo nie ma co robić. Natomiast ostatnimi czasy znalazłem fajną jaskinię. Jest to taka lodowa jaskinia i zobaczymy, co w tej lodowej jaskini możemy znaleźć. Jest ona naprawdę ogromna, jej położenie pod ziemią jest tutaj naprawdę wielkie. To są tutaj te tereny, tak więc zobaczymy, co tam znajdziemy. I tak, ogólnie jak widzicie, mam innego texture packa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Czekajcie, tam gdzieś jest pająk. Czemu ja z łuku nie mogę strzelać? Czemu? Super, nie mam strzału. Śliwi, jesteś genialny. Zabrałeś ze sobą łuk, a nie zabrałeś ze sobą strzał. Naprawdę, Śliwi, geniusz. Dobra, no to będziemy sobie radzili mieczykami i tak dalej, bo jak widzicie, mam tutaj naprawdę nowy arsenał. Ostatnimi czasy. Tak, jak nie gadam szalony, albo jak nie gadam dam, czy coś w tym stylu, to teraz ostatnimi czasy. Czyli ostatnimi czasy, jak widzicie, tutaj wzbogaciłem się o porządny arsenał i sobie dzisiaj te tu trzy, to znaczy te dwie właściwie, bronie nowe wypróbujemy. Czyli Alumite Hammer, czyli ten młotek z Alumite'a, co jest naprawdę, myślę, mega, zobaczymy jak to działa, oraz, Kreknorite Sword. Kreknorite. Nie wiem, co to znaczy. Kreknorite, to chyba jakaś taka minecraftowa nazwa, po prostu się ten sort tak nazywa i ma fire aspect na dwójeczce, czyli będziemy podpalali nasze mopki. Dobra, okej, i co jeszcze? Tutaj nic w sumie takiego nowego nie mam, tu mam jeszcze scrolla do ewakuacji, ale to nam się nie przyda, to z poprzedniego odcinka, jak nie oglądaliście, to zapraszam, musicie w filmach trochę poszukać, ponieważ to było naprawdę dawno. Tak. Dobra, przechodzimy do naszej jaskini, żeby tutaj nie przedłużać. Jak wiecie, ja materiały na swój kanał wrzucam naprawdę rzadko, a to dlatego, że ja po prostu tego nie doceniam, co mam. Nie doceniam tego, że wiecie, że mam po 150 łapek pod swoimi filmami, tego wszystkiego nie doceniam. Nie doceniam tego, że mam po 2000 wyświetleń, mam 4000 subskrypcji. Ja tego po prostu nie doceniam. I tak to jest, no po prostu. Pewnie jakbym przestał nagrywać, to wtedy dopiero bym to docenił, ale dobra, nieważne. Przechodzimy do naszego odcinka, bo ja się tutaj rozgadałem, to chyba dlatego, że przez 5 dni nic nie wrzucałem. Patrzcie, bobry tutaj są, niedobre pająki, zaraz sobie czułość myszki trzeba zwiększyć. Nie lubię tych gnojków, mam nadzieję, że to nie są ścinki, tylko takie wiecie, trzeba sobie usprawiedliwienie znaleźć, że to czułość myszki. Chyba nie ma ścinek, nie? Bo jak będą ścinki, to ja się tutaj potnę normalnie. Czekajcie, zaraz sobie zwiększymy czułość myszki. Damy sobie na 100, czyli... O kurde, dobra, przesadziłem. Damy sobie 50. Ogólnie jakby ktoś jeszcze nie wiedział, ale powinniście to wszyscy wiedzieć, to znaczy w sumie to nie wiem, bo ja nie mam żadnej informacji takiej. Nagrywam frapsem. O Jezu, jeszcze słuchawki sobie uderzyłem. Ała. Nagrywam frapsem, tak więc jakby ktoś tutaj miał jakieś zapytania i tak dalej,
To jest fraps, który mi trochę właśnie zacina. Dobra, chodź tutaj, bobrze. Bobrze, ogólnie u mnie na wsi, ja mieszkam na wsi, u mnie na wsi są bobry, czajcie takie coś? Kurde, na wsi bobry, dobra, nieważne. Lecimy do naszej jaskini, ponieważ to jest główny cel naszego odcinka. Zobaczymy jeszcze, jak sobie ten Hammer radzi na przykład. Homer, działaj, coś tam nie działasz, dobra. Ale zanim przejdziemy do naszej jaskini, wejdziemy, to musimy pokonać tutaj, jak widzicie, ten cmentarz. Ponieważ wejścia do tej jaskini bronią właśnie takie oto nawiedzone jakby duchy w zbrojach. Bo on się nazywa Haunted Armor, czyli jakby nawiedzona zbroja. Tak więc musimy ich pierw pokonać. Ogólnie fajna animacja jest ich. Spójrzcie, jak one tam leżą sobie. Ten jest ulepszony, to trzeba go jakoś inaczej zdjąć. Teraz pytanie jak? Czekajcie, mamy Iron Spear. Tylko, że ona nie jest. Szkoda, że się nim nie rzuca. Szkoda, że się tobą Spearko nie rzuca. Jaka szkoda. Musimy jakoś inaczej go pokonać. Granaty sobie zostawiłbym tam na dół, ponieważ nie wiem, co tam mnie czeka. Jak widzicie, mam tutaj Shield, oczywiście, który się nie przydaje, ale co tam? Dobra, wiecie co? Ja bym do niego podszedł, ale one są naprawdę silne. Mam złote jabłka i mam jeszcze tutaj takie jabłka. Spójrzcie. To są jakieś diamentowe jabłka. Czekajcie, bo tu jest jeszcze jeden cwaniak. Ale żeś się skampił. Jakie grzybki lodowe. Jakieś lodowe grzybki. Nie wstawaj. Pierw ciebie zabijemy i dopiero na tamtego pójdziemy. Wiecie co? Ten texture pack mi się tak sobie podoba. Nie wiem, czy powiedziałem wam, ale to jest Redcraft. Tak? Redcraft? Dobrze mówię, zaraz sprawdzimy. Nie ma co tutaj. Tak, to jest Redcraft. Tak więc jakby ktoś się zastanawiał, jaki to texture pack, to jest Redcraft i będziecie mieli linka do tego texture packa w opisie. Jak nie zapomnę. Tak, dobra. Bierzemy go. Bierzemy go. Bierzemy go, dobra. Dobra. Na te trzeba uważać. One są naprawdę silne, ale dobre itemki z nich wypadają. O właśnie, tutaj na przykład nam wypadł nasz szalony Ender Gunsword. Jakżem ja to powiedział? Ender Gunsword, o. Który ma knockbacka na jedynce. Knockback to mi się nie przyda. Chociaż jakbyśmy mieli mało życia i byśmy chcieli odepchać jakiegoś potworka, to czemu nie? Dobra, na razie te granaty mi wystarczą, tam to odstawiłem i lecimy na dół. Tu jest to wejście, ogólnie ciekawe, czy coś w tym grobie tutaj jeszcze ciekawego jest. Powiem wam, że to mnie ciekawi. Tu jest jakieś studzienka, ale nic w niej nie ma. Tu są jakieś właśnie groby różne i to chyba wszystko. Dobra, tu jest nasza magiczna, szalona różdżka, dzięki której możemy sobie pochodnie stawiać, tak więc schodzimy na dół. Dobra, trochę się sram, powiem szczerze, ale dobra, damy radę. Damy radę. Czy coś tutaj w ogóle jest? Bo ja nagrywam odcinek, a nie... O, jest co? O, gobliny, spójrzcie. U, gobliny, goblinki. A goblinki to ja mam obcykane, tylko że jak ich jest dużo, tak jak tutaj, to nie mam ich obcykanych. Ale spokojnie, damy radę. Mam kill off, kurde, żeby mi spawnera rozwalić. Czy ja mam kill off? Oto jest pytanie, nie ma leczenia się. Co ty tutaj, goblinie, chcesz? Mają takie tarcze jak ja mam. O, wy złodzieje, ale ich tu jest. Spawnią się cały czas. Będzie problem. Będzie problem, a ja nie mam czym tego rozwa... Mam, dobra, mam kill off, mam kill off. Mam kill off, dobra, lecimy. Tutaj ładnie pochodnie. Najgorsze jest to, że na lodzie nie można tych pochodni stawiać. Jest taki problem. Jest taki problem. To esencja nam się przyda. Pochodnie też. Strzały, będziemy mieli już czym strzelać. Co prawda to zwykłe strzały, ale zawsze coś. Jakoś sobie trzeba radzić w tym świecie. Tutaj jest przejście, idziemy tu zobaczyć. Woda, chyba się trochę lód roztapia. Ale co tam, ale czy tu są jakieś spawnery? O, to jest pytanie. Czy tu są spawnery, czy to wszystko? Ej, no serio? Bo ja się normalnie tutaj potnę, jak to będzie tyle. A na dół się nigdzie nie schodzi jeszcze na przykład. Nie podoba mi się ten texture pack. Nie wiem dlaczego ja go wybrałem. Tam ktoś chciał, jakiś widz miał prośbę, żeby zmienić tego texture packa na jeden odcinek, no to zmieniłem. Tylko, że takiego brzydkiego, żem wybrał. Tam coś jest. Grzybki jakieś, halucynki. Co to jest? Co to jest? Ty, śgin siła nieczysta. Co to jest? Co to... Tu jesteś. Gin! Ej, to ma... Patrzcie, ile to ma życia. Patrzcie, ile to ma życia! O fuck, fuck. O fuck, fuck. Jo, dobra. Tu mnie nie złapie. Co to ma być? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem w ogóle? Co za miejsce? Co to ma być za jakaś krowa dziwna? Lodowa. To jest byk lodowy. O fuck, chyba się trochę woda wlała. Woda. Woda. Gdzie ten byk lodowy? Ej, ale czekajcie, ja chcę to zabić. Będą dobre itemki z tego. Dam. Wchodzimy tam na górę, tylko teraz jest mały problem. Chociaż nie ma problemu, albo jest problem. Ej, super, jak on chodzi,
On chodzi po lodzie. Znaczy on chodzi tutaj po wodzie, to on lód robi wtedy, super. Ciekawe jak ja mam wyjść, dobra, cicho, bo zaraz wyjdziemy. Tylko... No i znowu, ej, lód stawiasz, ziomuś. Patrzcie, rozwalę i on, o. Jak stoi nade mną, to nie mogę rozwalić. To znaczy nie tyle nie mogę rozwalić, co jak rozwalę, to nowy się stawia. Ej no, o fuck, co tu się dzieje? O fuck, o fuck, o fuck. Pochodnie moją zalało. Dobra, trzeba inaczej wyjść jakoś. Trzeba sobie radzić inaczej z tobą. O fuck, 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 gobliny, 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 krowa, i ta krowa nawet klocki niszczy, naprawdę. Czekajcie, zjemy sobie złote jabłko. Dobra, chodź tu teraz, cię zniszczymy. Gdzie jesteś? Gdzie ta krowa? Ała, 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 ała. Kurde, ciemno. Co ty robisz, krowo? Ciemno jest, nic tu nie widać, masakra. Czekajcie, tak to oświetlimy. Gdzie ta krowa? Popatrzcie, jak lód stawia. Ona mnie zaraz tutaj weźmie i zamuruje normalnie. Tak ty... What the fuck? Giń! Smrodzie jeden! Bloki niszczy! What the fuck? Jaka schizowana! Ej, krowa, 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 a powiem wam, że tego się nie spodziewałem z tej, w tej jaskini. Dobra, nic z nimi nie zrobię, mam złote jabłka, które już i tak nie działa. Ale dobra, umarła i co z niej wyleciało? Jakie złodzieje! Ej no, ale to było chamskie, kurde, ja się tu tyle nawalczyłem, a z niej nic nie wyleciało. Ale chamstwo, masakra. Masakra, o patrzcie, nie wiem skąd to wypadło, ale mam dwa scrolle do teleportacji szalonej. Dobra, idziemy zobaczyć w takim razie dalej, co tu jest. Tu jest jakiś, jakiś kanion, ale tam nie będziemy schodzili, bo tam... Fuck, gnojku mały ty. Ty mały gnojku. O patrzcie, dobry ten sort jest, po 12. Po 12 kle... O fuck, co tam jest? Co tam... Ulepszony jakiś, ale dobra, zaraz umrze. Ej, co on mnie pajęczynę postawił, jaki, patrzcie, cwaniak. Jakie cwaniaki. Się wycwaniły ostatnimi czasy te gobliny. Pamiętam, że jak kiedyś z nimi walczyłem, to jeszcze nie były takie silne i dużo łatwiej się je zabijało. Dobra, idziemy, tu macie spawnera. A wy widzicie cwaniaki. A wy cwaniaki jedne. Dobra, zawsze tam level wpadnie do enchantowania, później się coś przyda. Dobra, dobra, lecimy dalej. I co tu jeszcze jest ciekawego w tej naszej szalonej jaskini? To chyba wszystko. Są kolejne gobliny. Cześć gobliny, teraz się pobawimy z wami inaczej. A macie, a macie, a macie, te granaty wam gówno robią. Ej serio, gówno robią te granaty. Te granaty, 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 ginąć wszystkie. Ginąć, jeszcze pajęczynami we mnie gnojki rzucają. A on ma tego huka takiego, który, dzięki któremu można się przyciągać. Szkoda, że z niego nie wyleciał. Ja jej chyba palę i nic nie wylatuje, wiecie? I tak samo chyba było z tą krową. Tak, chyba tak, chyba właśnie tak. Chyba tak, chodzi tu złote. A, ścinka. Ale dobra, już jest okej. Na moich materiałach nie może być ścinek. To jest niedopuszczalne. Tu fajny. Patrzcie, coś tam jest, tak się dziwnie świeci. To woda chyba. To tylko zwykła woda. Okej, jesteśmy bezpieczni. Dobra, tu jest, widzę, tu ciekawie się zaczyna robić. Spójrzcie. Tutaj to jest dopiero hardcore. Jak to się ciągnie wszystko. Dobra. Kolejne gobliny. Kolejne gobliny! Ginąć! Powiem wam, że w tych skrzynkach gówno jest. Spójrzcie, no co, jedzenie. Jedzenie mi nie jest potrzebne. O Boże, znowu krowa. Ej no, serio? Jedna krowa powinna być. Ile tych krów jest? Ale ona klepie. Spójrzcie. Krowa, 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 chodź, krowa, 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 dobra, umiera, teraz zabijemy ją czym innym, żeby coś może z niej wyleciało nam, bo kurde, nogbaka mam, zawsze ją odepcham, tylko że ją mało bije z tego miecza. Dobra, nie, 12 dostała, dostała 12. Dobra, jeszcze złote jabłko działa chyba, gdzie jesteś krowo? Gdzie jesteś krowo? O ty! Zaraz użyjemy jeszcze tego jabłka, o tego, właśnie tego. Zobaczmy, co ono robi. Czy w ogóle coś daje to jabłko, spójrzcie. Chyba daje. Chyba daje to jabłko. Dobra, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, krowo? O fuck, tu jesteś. Ona robi ciemność, nic nie widzę. Mógłbym sobie Minecrafta rozjaśnić w sumie, ale to będzie oszustwo w stosunku do tej krowy. W stosunku. Dziwnie to zabrzmiało.
To będzie niesprawiedliwe. Dobra, chodź, kurwa. Ona jakaś takie zmulona czasami jest, widzicie? Dobra, leżysz. Ej, no z nic tych krów nie wypada. Nigdzie, pamiętajcie, jak będziecie grali na Hexicie, nigdy nie chodźcie do tak... O Boże. Nigdy nie wybierajcie się do takich jaskiń, bo naprawdę nie warto. Nie warto chodzić po takich jaskiniach, goblinów od zasrania, jak się zabije skrzynki, w skrzynkach tylko jedzenie zwykłe, które można znaleźć wszędzie, zabije się tego byka lodowego, to i tak z niego nic nie wypada, w dupę z taką jaskinią. Nic w ogóle tu się nie oboje, najwięcej to chyba się na tym Hexicie można w Battle Towerach w sumie, tak bądźmy szczerzy. Ale patrzcie jakie to jest wielkie, naprawdę. My tego nie będziemy całego zwiedzali, ponieważ to jest wszędzie głównie to samo, tak więc nie ma najmniejszego sensu. Chodzi mi głównie o to, żeby wam, wiecie, pokazać tak jak to wygląda. Ja głównie pokazuję, patrzcie co tu się dzieje. Patrzcie co tu się dzieje, to ciekawie jest. Tu jeszcze zostaniemy na razie. Jeszcze na razie zostaniemy. Pozwólcie, czekajcie. Kurde, ja sobie zapauzuję. Pozwólcie, że ja sobie nogę spod dupy wyjmę, bo mnie szlak trafi. Oła, moja noga biegna. Ścierpła mi. Ścierpła, okej, okay, dobra, ruszamy do gry. Ruszamy do gry. Chodź tu, chodź tu, Ender Gun Short. Dobra, leżysz. Dobra, o pochodnie, tak. Pochodnie, biorę wszystko. Tutaj to ciekawie wyglądało, w tą stronę. Spójrzcie, tu się wychodzi już. Tu takie szczwane, w ogóle tu pod ziemią. What the fuck, pod ziemią tu jest jakoś dziwnie wszystko zrobione. Gdzie ja wyjdę? Tu wyjdę, cześć. Oh yeah, dobra, gdzieś tu widziałem. O, tu jest spawner, to się jakoś dziwnie wygenerowało po prostu. Dobra, chodźcie tu. Dam, goblin, gin. Nic, w tej skrzynce ją chyba otwierałem, co nie? A tu jest skrzynka. O, jedzenie, nie, tylko nie jedzenie, wszędzie jest to samo. Jeszcze tu zerkniemy i kończymy ten odcinek, głównie wiecie jak to wygląda. I właśnie o to mi chodziło. Dobra, jeszcze tu zabijemy, ogólnie jakoś tak od góry do mikrofonu mówię, to pewnie zaraz coś będzie. Zaraz będzie audio zrypane. Stevie zrypał audio, nagrywamy od nowa. Dobra, tu nic nie ma, ogólnie ja nienawidzę jak ktoś ma taką dupną jakość swoich filmików. Ale dobra, ziemeczki, to by było na tyle w tym materiale. Troszeczkę się rozgadałem, gardło mnie boli, ale to wszystko dla was. Tak więc mam nadzieję, że troszeczkę wam tutaj rozjaśniłem tą jaskinię. Jak będziecie się teraz do takiej wybierali, to już wiecie, czy warto w ogóle iść. Moim zdaniem nie warto, ponieważ w tych skrzynkach jest gówno, ale to już sami zdecydujecie. Tak więc mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć!